Niezwykle atrakcyjnie przedstawia się program wystaw przygotowywanych w bieżącym roku w Muzeum Historii Kielc. Obok kontynuowanej prezentacji zatytułowanej Album Legionów, nawiązującej do obchodzonej w ubiegłym roku rocznicy odzyskania niepodległości, pojawi się ciekawa wystawa planszowa Skarby Kieleckich Bibliotek prezentująca najciekawsze zachowane rękopisy, które znajdują się w naszym regionie, a której kuratorami będą Leszek Dziedzic i Krzysztof Bracha. Naprawdę będą to perełki, będą to rękopiśmienne księgi niewidziane od blisko 500 lat, zachowane w Bibliotece Seminarium Duchownego. Księgi kieleckie, kieleckiej proweniencji, które nie ujrzały światła dziennego od ponad 500 lat. Na planszach pojawi się kilkadziesiąt starodruków z dokładnymi omówieniami. Ta wystawa zaplanowana jest na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, a w październiku przyjdzie czas na celebrowanie stulecia huty Ludwików w Kielcach. To nie tylko pokazanie charakterystycznych dla zakładu wyrobów, ale też i historii zatrudnionych w SKLCE osób. Początek zakładu przypadł akurat na odlewnie w Suchedniowie, ale tuż po I wojnie światowej powstała filia Kielecka tego zakładu, no, która z czasem stała się ważniejsza. W latach 30 zrezygnowano z produkcji w przestarzałym zakładzie w Suchedniowie, a praktycznie działalność kontynuowała już tutaj tylko Kielecka Huta Ludwików, no huta a odlewnia, to już wskazuje na Rangę tego zakładu tu produkowano także stal natomiast suchedniowie tylko żeliwo. Na wystawie będzie można obejrzeć takie sztandarowe wyroby kieleckiego zakładu jak hełmy wojskowe wzór 31, szable kawaleryjskie wzór 34, ale także produkowane przez zakład przedmioty codziennego użytku jak kuchenki domogaz, naczynia emaliowane, ale także takie produkty jak motocykle, z których SHL-ka słynęła chodzi o słynne modele motocykli przedwojennych i późniejszych. Nim jednak zajrzymy do placówki w połowie roku, to już teraz zapraszamy do jej odwiedzenia, by móc zapoznać się z najnowszymi pozyskanymi obiektami muzealnymi. Tutaj prezentujemy najciekawsze z nich, między innymi szable szeregowego kawalerii wzór 1917. Jest to typowa szabla okresu wojny polsko-bolszewickiej, ale opracowywana jeszcze właśnie z myślą o Legionach Polskich. No, a jak Kielce, to wiadomo miasto Legionów, więc doskonale ona w tą kielecką tradycję się wpisuje. Poza tym udało się pozyskać pamiątki związane z kielecką policją, czy chociażby tutaj mamy tablo przedstawiające funkcjonariuszy kieleckiej policji w latach 30.. -tych. Czy także taką rzadkość jak pałka funkcjonariusza Policji Państwowej z lat 30., co ciekawe, pałka gumowa, ale z, razem z, ze skórzanym pokrowcem. To właśnie ten skórzany pokrowiec stanowi taką żar, rzadkość tego. Eksponatu. Kolejnym z ciekawych obiektów jest afisz z okresu okupacji zachęcający ludność m.in. Kielc do wyjazdów na roboty do III Rzeszy. Spośród licznych tutaj adresów biur werbunkowych w kilku miastach Polski mamy także adres biura werbunkowego w Kielcach przy ówczesnej ulicy Banhofstrasse, czyli tym dolnym odcinku dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. Warto dodać, że obok dużych wystaw w małej galerii pojawią się mniejsze, w tym prezentujące historię kieleckich Sybiraków, fotografie autorstwa Mariana Musiała czy malarstwa Alicji Kufel. W ramach edukacji dla dorosłych przygotowane zostaną m.in. Dni Książki Historycznej we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i kilkoma innymi instytucjami. To wydarzenie zaplanowano już w lutym.